Jak to się... Czekajcie. A, tutaj. Dobra. Siemaneczka. Nie wiem, czy ktoś do mnie dołączy. Słuchajcie. Siedzę właśnie. Jeżeli mieliście... Kurde, głos mi odebrało. Jeżeli mieliście okazję być może zobaczyć materiały z dzisiaj, to ja właśnie siedzę i czytam komentarze. Zaraz wam poczytam. Czy ja w ogóle tutaj... czy ktoś w ogóle dołącza? Nie wiem. Niemniej może zrobię takie malutkie wprowadzenie. Siedzę i czytam komentarze, słuchajcie, pod... pod filmikiem z lotniska, gdzie przybył Chris Stankan, czyli nasza bollywoodzka gwiazda. Dzisiaj, przypomnę, byliśmy z moim operatorem na lotnisku, czekaliśmy na Krzysztofa Stanowskiego, tutaj znanego w Polsce dziennikarza, który stał się aktorem w ciągu tygodnia, czyli błyskawiczna kariera. I właśnie czytam w ogóle wasze komentarze. Ja to muszę wam przeczytać. Słuchajcie, w ogóle jest mi strasznie miło, bo ja jestem w szoku, ja to nigdy tyle wyświetleń nie miałam, po prostu nie wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, to jest dobre. Pani redaktor i cała redakcja OKTV, pełen szacunek za wytrwanie w konwencji z poczuciem humoru. Ludzie się rodzą, tego nie da się wypracować. Brawo dla was, super. A to jest najlepsze, ta cała redakcja to jestem ja sama. Bo słuchajcie, ja wymyśliłam sobie ten kanał OKTV. Właśnie chciałam, żeby był taki OK, więc mam nadzieję, że dobrze się bawicie. I korzystając z tego, że mam takie zaplecze, tak się składa, że potrafię montować, robię jakąś tam delikatną postprodukcję, kolor, gorzej mi idzie z dźwiękiem, więc przepraszam za to, że tam miejscami jest ciut za głośno albo ciut za cicho, postaram się nad tym popracować. Więc ta cała redakcja to jestem ja. Od niedawna jeździ ze mną taki Leszek, fajny operator, bo już no, choć ujęcia robię dosyć fajne, no to nie dało się rozdwoić. Także dziękuję w imieniu mojej redakcji, ale tak serio, to jest moje w ogóle marzenie, żeby założyć taką od prawdziwego zdarzenia fajną, profesjonalną redakcję. Więc no słuchajcie, Chris pokazał, że marzenia się spełniają. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Ach, czytam dalej. Dykcja perfekta. Dobra, pomijam, bo trochę się wstydzę. Jest pani świetną dziennikarką, niech patrzą, słuchają. O, bardzo dziękuję. Jestem po studiach dziennikarskich i powiem wam, że uczyli mnie dziennikarze z prawdziwego zdarzenia. Nie wiem, jak to zabrzmi teraz, też są z prawdziwego zdarzenia, ale tacy uczeni na tej starej takiej szkole dziennikarskiej, gdzie weryfikowało się informacje. O, ludzie są, ale fajnie. A myślałam, że tak mówię w eter. No oczywiście, że pozdrowie. Cześć, siema, Diffy, daj fajnie. Nie wiem, jak to się czyta, ale pozdrawiam. Don Kotlet, cześć pani redaktor, ale fajnie, dziękuję ci. Życzę ci tego, ale fajnie, dziękuję, dziękuję. Świetny wywiad z Chris. Bardzo dziękuję. Stresowałam się, no bo to gwiazda światowego formatu. Wprawdzie rozmawiałam już z paroma takimi znanymi, no ale to grającymi w, nie wiem, Papa de la Casa, czy jak to się nazywało, Domek z papieru, no to cóż to może być w porównaniu do Chris Duncana, to w ogóle absolutna przepaść, także jeszcze takiej gwiazdy nie miałam, przyznam wam się szczerze. Czytam dalej komentarze, słuchajcie, co ta pani zrobiła z tym wywiadem, Jezus, ale jesteście fajni, nie no ludzie, po prostu zadajecie mi skrzydeł, serio. Pani prowadzą, bla, bla, bla. Lubię ludzi z poczuciem humoru. To jak zagrali, w ogóle widzieliście to, jak zagrali ci ludzie w tym reportażu? Każdy na wczuciu. Ja przysięgam, ja nikomu nie mówiłam, co mam mówić. Oni po prostu wszyscy tam przyjechali zobaczyć gwiazdę Bollywood. Takie było ich nastawienie. Pełna profeska, w ogóle młode pokolenie jest cudowne. Uwielbiam ludzi, uwielbiam. Ciekawa jestem swoją drogą. To myślę, że to jest jakiś początek większej historii, słuchajcie, bo tu już to nie jest tylko zabawa, od kiedy dostali pismo sądowe. Poczekajcie. Robię live'ika, także jak będziecie wchodzili, to dajcie znać, moi chłopaki. Mega fajni ludzie, poczucie humoru, uwielbiam, jakie ta dwójka ma vibe ze sobą, a to jest najlepsze,
że w ogóle pierwszy mój wywiad to był tydzień temu, słuchajcie, z Krzysztofem właśnie. Przepraszam za ten odgłos. Na Sea Bloggers. Tam mieliśmy chwilkę, żeby porozmawiać. I to było w ogóle nasze pierwsze starcie, że tak powiem. A dzisiaj drugie. Więc fajnie, że jakoś tak zaklikało rzeczywiście. Młode pokolenie rozwaliło system. Brawo chłopaki, brawo. Jesteście ekstra. Zdradzisz trochę kuchni? Oni byli na spontanie, czy... Nic, nie, nic. To jest najlepsze. My tam w ogóle pojechaliśmy, ja mówię, zobaczyłam, że Chris chyba 24 godziny wcześniej, czy jakoś tak, ogłosił, że jedzie na lotnisko i będzie na lotnisku od razu, pisze do mojego operatora, Leszek, jedziemy poniedziałek, w ogóle powitamy Krzysztofa, nie wiem, czy w ogóle uda się porozmawiać cokolwiek, ale nagramy z lotniska, będzie fajnie, to powitamy go. No i powiem wam, że ja byłam godzinę wcześniej i przeszłam po tym lotnisku, w ogóle pod inną bramką stanęłam, pod jedynką, a on był pod dwójką, czy odwrotnie. I to jest zadowolona, w ogóle jakoś nie widziałam po ludziach, wiecie, trudno trochę zobaczyć, kto jest od Stanowskiego. Liczyłam na jakieś transparenty, nie wiem, może z jego twarzą, czy coś takiego, ale rzeczywiście no, fajna sprawa, że zaczęli się powoli schodzić i już widać, wiecie, jakieś karteczki Kristanka, mówię, Boże, Boże, ludzie, cudownie dopisaliście. Wszystko było na spontanie, totalnie na spontanie. Ja tam podchodziłam po prostu od Chrisa i rozmawialiśmy, więc super, naprawdę. No, każdy przyjechał zobaczyć gwiazdę, tak jak mówię, tam nikt nie przyjechał dla Krzysztofa, wszyscy przyjechali dla Kristankana, gwiazdy, która przywiozła nam złoto, 50-kilogramową statuetkę, która chyba tam w ogóle przy samolocie gdzieś zaginęła, bo nie mogli... Okej. Chyba będzie nowa, najlepsza polska dziennikarka. Monia ma konkurencję. Aha, Monika Laskowska. Mam nadzieję, że nie ma konkurencji jednak. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę przyjechał do Polski. Szkoda, że nie udało mi się go zobaczyć na żywo. Żałuj. Coś wspaniałego. Ten numer przebija 100 razy akcję z Najmanem. Tam było bardziej na poważnie, a tu dopiero się zacznie. Pani daje super rozrywkę. O, młodzi ludzie, także kto mógłby pomyśleć, że pewna sytuacja urodzi gwiazdę światowego formatu Chrisa. Kto by pomyślał? Jak dajecie radę się nie śmiać? No przecież poważny temat, no to z czego mieliśmy się śmiać? Ta saga bollywoodzka jest cudowna. Jest. Czekam na więcej. Panie Krzysztofie, Stan Khan już panem ma na wieki zostanie. Może tak być. Jak zwykle razem z panią redaktor, jak zwykle, drugi wywiad. Rozwaliliście system, ale bardzo mi miło. Stop cenzurze. A no właśnie. Ta pani jest niesamowita. Jezus, Jezus. Ale fajnie. Kristen. Kociu, nie wiem. Szanuję za ten luz i dystans stanu. Ja też. Nie mogę, ale dałbym dwa kciuki w górę, ale fajnie. No to ja za ciebie tam. Szczerze, to taka akcja jest szczytem komedii. Nie jest, ale szanuję w opór. Pierwszy razem jestem na waszym kanale. Waszym kanale. Znakomita prezenterka, wspaniały materiał i wywiad z naszą gwiazdą. To prawda. A od razu będę lajkowała. O, pstyk. Już odczytane. No, kanał jest tylko mój. Co tu dużo mówić. Założyłam go, ponieważ... Kurczę, no co tu dużo mówić. Chciałam, żeby były zachowywane chociaż podstawowe normy etyki dziennikarskiej i prawa prasowego. No trudno, no nie oduczę się tego, po prostu trzeba by było rozciąć mi głowę i wyjąć łyżeczką do lodów, żeby odciąć się od jakichś takich podstawowych instynktów, więc mam nadzieję, że przy okazji takiej, że jest lekka forma, to jednak jakoś się to ogląda. Świetne, w chuj lubię, przepraszam, cytuję, w chuj lubię panią dziennikarz, ale mi miło. Kręci bekę z klasą i uśmiechem.
Świetnie, szczególnie rozmowa o początkujących polskich aktorach. Przepraszam, mam nadzieję, że się pan Fabiański nie obrazi. Oczywiście miałam kiedyś z nim wywiad. Wiem, że jest doświadczonym aktorem i naprawdę odegra wspaniale swoją rolę. Prawie się zasikałam ze śmiechu. Cieszę się okrutnie. Takich komentarzy więcej. Mistrzostwo. O, całą akcję bollywoodzkiej gwiazdy to po prostu epickie. Co się stało? Naprawdę chcę, żeby w jakiś sposób mi to było żal ze złomowanej pani Janoszek. O jej ostatnio się dowiedziałam ze złomowane. Właśnie parę razy już przeczytałam na ten. Już sobie nie wiedziałam, że takie słówko, wiecie, weszło jakoś tak do użytku, ale stano wyrąbany w kosmos. Szacunek za to, co robisz. Świetnie się ubawiłam. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. I like, i serducha. Podoba mi się ta narodowa ironizacja. Wszyscy tacy poważni. Naprawdę wszyscy byli bardzo poważni. Szacun pełen. To dzięki wam ten film tak fajnie wygląda. Podziwiam za profesjonalizm. Ja bym płakała ze śmiechu już po pierwszym zdaniu. Ma pani piękne włosy, dziękuję. No teraz to po całym dniu to aż mam tylko, żeby, wiecie, tą kiteczkę ściągnąć, bo to tak ciągnie trochę. Chicken Love Music musi być, o przepraszam, musi być lekturą obowiązkową na maturze. Szacun i jeszcze raz szacun, pełna profeska. Witam słońce Mumbaju i okolic. Nie, jesteście cudowni. Jesteście cudowni ludzie. Uwielbiam takie wkręcanie ludzi. Gdybym mieszkała w Warszawie, słuchajcie, ludzie przyjeżdżali, ja tam rozmawiałam z ekipą 200 kilometrów, inni 500 kilometrów. Pół Polski przejechali, żeby spotkać się z gwiazdą. Absolutnie rozumiem. Czy pani redaktor jest z jakiejś dużej telewizji, bo nie kojarzę. Dawno nie widziałam tak doskonale przeprowadzonej rozmowy i całej konwencji. Trafiłam na ten kanał przypadkowo. No właśnie, bo mnie coś nie pozycjonuje ten YouTubek niedobry. Ale profesjonalizm i wyczucie stylu i smaku pani redaktor powala szapoba. Wow, dziękuję. No nie wiem, nie zrobiłam chyba nic jakoś niezwykłego. Po prostu się przygotowałam do wywiadu. I nie jestem z dużej telewizji, wcześniej pracowałam, znaczy wcześniej, lata temu. O, dziękuję, jakieś mi przyszło coś, 2GBB, to dziękuję ci bardzo. Kurde, zaraz, jak tak dalej pójdzie, to zaraz rozkręcę, jeju, a wy tu piszecie mi coś, rozkręcę redakcję, chciałam wam powiedzieć, czekajcie, może ja to przewinę jakoś. Ale tylko dokończę wątek, odpowiadając na pytanie. Nie jestem z dużej telewizji i nie wiem, z której miałabym być, tak szczerze mówiąc, dzisiaj. Bardzo marzyłam, żeby pracować w telewizji i jak kończyłam studia dziennikarskie, to było jakoś po pierwszym czy drugim roku, to się zatrudniłam w pracy w takiej telewizji internetowej w Kielcach, gdzie spędziłam 2 lata. Tam miałam taką serię wywiadów. Bez korekty to się nazywało. A polegało na tym też ciekawa sprawa, że zapraszaliśmy gościa, operatorzy ustawiali kamery na greenboxie i tak dalej. Rozmawialiśmy, o czym będziemy rozmawiać i to tak naprawdę był ten wywiad, więc śmiesznie. I jak się miało zaczynać, był klaps, a ja mówiłam dziękuję, zrobiliśmy materiał. No fajnie. A później pracowałam w Gazecie Wyborczej właśnie w oddziale kieleckim, później w gazecie lokalnej, małej firmie, no gazetowa ogólnie, jestem papierowa babka, a miałam jakiś tam epizodzik w telewizji regionalnej, ale wyszłam i już nie wróciłam, a nie wiem, 2 lata temu zaczepiłam się w takim portalu, postanowiłam wrócić na statek matka, po innych przebojach, powiedzmy takich firmowych, bo rozkręciłam swoją firmę postprodukcyjną i takie tam. No i stwierdziłam, że jednak no, stara miłość nie rdzewieje, trzeba wrócić do telewizji i zaczepiłam się w portalu, który wówczas się nazywał Real News, a teraz zmienił nazwę na Sport Sektor, może jak gdzieś wam się tam przewinie, to być może widzieliście gdzieś jakieś moje wywiady. A od roku z Haczykiem rozkręcam swój skromniutki kanał właśnie OK TV, ale nie ogarniam w ogóle zero algorytmów.
tego YouTube'a, no, mówię jak jakiś lamer, ale serio, nie ogarniam. Po prostu fajnie, że no, wywiady ze Stanowskim to chyba to jest. Ja nigdy tyle wyświetleń nie miałam, przysięgam. Ja tu się nie mogę ogarnąć w komentarzach, a wszystkie chcę przeczytać i najlepiej odpowiedzieć, bo jesteście przecudowni i to jest bardzo motywujące. Więc cieszę się super. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na ciut dłużej, jeżeli Wam się podoba to, co robię, bo na razie będę to robić. I czytam dalej, dobra, bo się trochę rozwodzę. Nie jestem fanem hinduskiego kina, ale mimo, że ktoś z Polski jest na szczycie, z utęsknieniem czekam na premierę Światowe Kino. Wjeżdża jak walec w naszą leśną filmową, zagubioną między jeżynowymi grządkami ścieżkę. O, coś pięknego. Dominiku, coś pięknego. Cudowna szopka. Rozkręcajcie to dalej. Z ciekawostek, a propos rozkręcania, zaprosiłam mailem, więc nie wiem, czy ktoś to w ogóle odczytał. Pana Stanowskiego. A, bo w ogóle fajna rzecz. Słuchajcie, zaczynam podcasty. Będzie to się nazywało OK Podcast. I właśnie zrobiłam już pierwszy podcast parę dni temu. Jak mi starczy sił, to dzisiaj go będę sobie montowała powolutku. A jest to podcast z Leroyem. Zanim cokolwiek powiecie, jak robiłam research, to kurczę, wszystkie te podcasty z nim, czy tam rozmowy, wywiady, ograniczają się do trzech obszarów: rap, co jest oczywiste, polityka i marihuana. A my tak odlecieliśmy w ogóle w tym wywiadzie, że nie wiem, zaczęliśmy rozmawiać o fizyce kwantowej, o sztucznej inteligencji, o koncepcji Artura Schopenhauera no, ogólnie polecam, bo jest ciekawie. Muszę tylko ogarnąć, jak to wrzucić na jakiś Spotify, ale tutaj też na YouTubie na pewno załączę ten wywiad. Także już za, nie wiem, może jutro, może pojutrze się pojawi. No i podcasty, fajna sprawa. Mam nadzieję, że uda mi się robić to regularnie. No i właśnie, znowu się rozwodzę. Zaprosiłam pana Krzysztofa Stanowskiego do mojego OK Podcastu, ale jak mówię, nie wiem, czy on to w ogóle odczyta, bo napisałam do niego, jak był w Bombaju. Wychodzicie, chłopaki? Będę powolutku leciała. Jeju, jeju, ale was tu jest. Co się dzieje? I jakoś to zapiszę i sobie poczytam. Także dziękuję wam. Przepraszam, ale mam tutaj, wiecie, zamieszanie małe rodzinne. Także buziaczki, trzymajcie się. Dzięki, że jesteście ze mną. Cześć. I nie wiem, jak wyłączyć, ale jestem. A tu.